Fala, Bogu. Dzięki Bogu za to, kiedy to Pan może do nas docierać. Wiecie, to są chyba najlepsze lekcje, kiedy to Pan do nas dociera, kiedy nie jest to po prostu w taki sposób, że ktoś nas musi napierać i jakoś trudzić, żeby nas przekonywać. I ludzie nieraz się trudzą, żeby przekonać drugą osobę i wielki trud w to wkładają, żeby taką osobę przekonać. I gdy ona niby się przekona i powie tak, rozumiem, chociaż i tak dalej będzie robić po swojemu, to człowiek doznaje gdzieś tam radości. A Bóg, kiedy przekonuje, to przekonuje człowieka na wieczność. Przekonuje człowieka, kiedy dociera do człowieka i człowiek to zrozumie, to lepiej za tym iść i dać się porwać temu, co przyniósł nasz Pan Jezus Chrystus na tą ziemię. Swoją Ewangelię. Chwała Bogu za to. Właśnie to, co słyszymy, co już tutaj było mówione. Właśnie to jest wszystko mówione o tym, co się stało, kiedy to Jezus, nasz Pan, przyszedł na tą ziemię i zmienił. Zmienił nas, ludzi, zmienił całkowicie bieg tej ludzkości. Jezus Chrystus. Chwała Bogu za to, co On dokonał, bo to wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki temu, że to On był na tej ziemi. Że On umarł za moje grzechy, za Twoje grzechy, abyśmy mogli dzisiaj żyć. Chwała Bogu za to. Naprawdę, niech Pan pomoże nam właśnie jeszcze bardziej rozumieć to, z czym On przyszedł na tą ziemię, co chce uczynić w moim życiu i w Twoim. Wiecie, chciałem się z Wami podzielić takim tematem, który już wiele razy docierał do mnie, ale za każdym razem, jak podchodzę do tego, to gdzieś Pan tak silnie pokazuje swoją chwałę, to czego właśnie dokonał na krzyżu Golgoty i to, z czym przyszedł do mnie i do Ciebie, bracie i siostro. Chciałbym się podzielić z listu do Rzymian. List do Rzymian, otwórzmy może najpierw 4 rozdział. Wiecie, piękne informacje. Wiecie, naprawdę, wczoraj, tak jak jeszcze raz gdzieś przechodziłem przez ten list do Rzymian, to tak mogłem doznawać właśnie, jak wiele ten nasz brat Paweł doznał cudowności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wiele przekazał nam tych wszystkich wspaniałych informacji na temat Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Chwała Bogu za to, wiecie. Chwała Bogu, że na tej ziemi byli ludzie, którzy przekazywali informacje od Jezusa Chrystusa. I chwała Bogu za to, że dzisiaj Pan Jezus Chrystus chce mieć tak samo dalej swoje sługi, przez które będzie przekazywał swoje słowo. Chwała Bogu za to. Wiecie, naprawdę dzięki Bogu za to, że ten nasz brat miał takie objawienie. Że ten nasz brat w Jezusie Chrystusie wytrwał do końca i zapisał te wszystkie słowa. Mógł je zachować dla siebie, mógł je gdzieś tam opowiadać, a on zapisał te słowa. Tak Duch Święty chciał, żeby zostało uczynione, żebyśmy dzisiaj mogli czytać to i wzdychać naszego Pana. I przede wszystkim rozumieć to, co jest napisane. Niech Pan pomoże dla mnie i dla Ciebie. Chciałbym przeczytać tego 4 rozdziału od 13 wersetu. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwecz się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wiecie co, jak czytałem gdzieś te wspaniałe słowa, które nasz brat Paweł mógł tutaj zapisać dzięki Duchowi Bożemu, dzięki temu, co uczynił Jezus Chrystus w nim i co czynił dalej. Wiecie,
Tak możemy widzieć właśnie też i swoje doświadczenie. Swoje doświadczenie, wiecie, bracie i siostro, żyjemy w czasach, strasznych czasach, gdzie niewiara coraz bardziej się rozszerza, gdzie wielu ludzi, którzy kiedyś było powołanych, opuściło swoje ręce. A dzisiaj ty i ja możemy być w tym boju, w tym doświadczeniu i dokonywać właściwych wyborów. Wiecie, w Jezusie Chrystusie dostaliśmy całkowicie pełnię, całkowitą pełnię Boga. Wiecie, niech Bóg pomoże nam. Wiecie, jak patrzymy na doświadczenie tego Abrahama i tutaj widzimy, i nie zachwiał się w wierze, choć widział. Choć on widział, wiecie, on widział obumarłe ciało swoje. On widział przeszkodę nie do przeskoczenia. On widział to, on to widział, po prostu on to widział. To było coś, co on obserwował, na co mógł patrzeć, czego mógł dotykać. I on całkowicie nie położył w tym swojej nadziei. On nie położył nadziei w tym, co mógł dotykać, co mógł widzieć, co mógł całkowicie doznawać. Każdego dnia on nie położył w tym nadziei. Ale w czym on położył swoją nadzieję? On położył nadzieję w Bogu, który do niego powiedział i dał swoją obietnicę. Bracie, siostro, dzisiaj ty i ja, my jesteśmy w tym samym doświadczeniu. Możesz dzisiaj położyć nadzieję w tym, co widzisz. Możesz położyć nadzieję w tym, czego dotykają twoje ręce. Na co patrzysz, czego wąchasz, czego możesz, nie wiem, doznawać w jakiś sposób, tu żyjąc na tej ziemi. Możesz w tym położyć nadzieję, ale to pociągnie cię w złym kierunku, w zupełnie nie w to miejsce, w które byś chciał spędzać tam swoją wieczność. Ale możesz położyć też z drugiej strony nadzieję swoją, całkowicie swoją wiarę w tym, który powiedział swoje słowo i który ma moc dokonać tego wszystkiego, co powiedział. Choć możesz widzieć wszelkie przeszkody. Choć możesz widzieć wszystko, te obumarłe ciało swoje. Dokładnie obumarłe ciało swoje, które nie jest zdolne uczynić żadnego dobra. Które nie jest zdolne żyć według tego, co Bóg powiedział. Możesz w tym położyć nadzieję. I zginiesz. Albo położyć swoją nadzieję, tak jak tutaj nasz ojciec. Abraham, tak jak jest napisane, nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat. Oraz obumarło łono Sary. Druga przeszkoda, wydawałoby się. Ja, ale tu jeszcze następna. Nie położył w tym nadziei. On położył całkowicie nadzieję w Bożym Słowie. W tym, co Bóg do niego powiedział. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Wiecie, niech Pan napełni mnie i ciebie, bracie i siostro, właśnie tą wiarą w to, co Bóg powiedział. To, co Bóg dał nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie, to jest możliwe. Wiecie, można stanąć i można tak sobie być i gdzieś cały czas patrzeć na to, co złe. Na to, co złe, na to, co złe. A ile my dobra możemy doznawać, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, na całe dobro, które dostaliśmy w Nim, na dobro, które może się objawiać, właśnie tak jak mogliśmy słuchać, w bracie, w siostrze. Dobro Jezusa Chrystusa. I doznawać tego, że właśnie każdy z nich, każdy z nas był całkowicie niezdolny do czynienia dobra, całkowicie niezdolny do tego, żeby mieć serce, normalne uczucia. Każdy z nas, a to Jezus Chrystus, dzięki swojej ofierze na krzyżu Golgoty, dzięki temu, co On dokonał, mógł to uczynić we mnie i w tobie, bracie i siostro. Chwała Bogu za tą informację. Chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie całkowicie przyszło do mnie i do ciebie wypełnienie. Tego, co Bóg powiedział. Możesz patrzeć na siebie właśnie, tak jak ten Abraham. Możesz patrzeć i widzieć to wszystko, tą niezdolność swoją. Ale kiedy popatrzysz na Boga, kiedy popatrzysz na Jezusa Chrystusa, tego, którego Bóg posłał na tą ziemię, to wtedy możesz zobaczyć chwałę. Wtedy możesz zobaczyć właśnie to, że On może uczynić to we mnie i w tobie, bracie i siostro. On może tego dokonać. Chwała Bogu za to, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię. Chwała Bogu za to. I tak jak tutaj czytamy, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, kto to był, że co Bóg obiecał, co Bóg obiecał dla mnie i dla ciebie w Jezusie Chrystusie, cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. On ma moc to uczynić w tobie i we mnie. To nie jest oparte na moich możliwościach, to nie jest oparte na twoich możliwościach, to nie jest oparte na możliwościach kogokolwiek na tej ziemi, ale to jest oparte na możliwościach Boga, które pokazał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Czy cokolwiek mogło zatrzymać naszego Pana? Czy cokolwiek mogło zatrzymać Go? Nie, nic nie było w stanie Go zatrzymać. On stabilnie szedł do przodu. I On tak samo może zwyciężyć w twoim życiu i w moim. Tylko połóż swoją nadzieję, ja i ty,
całkowicie w Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić w Twoim, w moim życiu. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I dlatego. Dlatego, że on położył swoją nadzieję całkowicie w Bogu. Całkowicie położył swoją nadzieję w Bogu. I tak jak tu czytamy, ale ze względu, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na Niego. Piękna informacja dla mnie i dla Ciebie, bracie i siostro. Nie tylko ze względu na Niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu. My dzisiaj możemy mieć w tym udział. Ty możesz mieć w tym udział. Możesz, nie musisz. Piąty rozdział też tego listu do Rzymian. Piękne tu są informacje, wiecie. Chwała Bogu za to, że Bóg dał nam swoje słowo. Chwała Bogu za to, że Bóg dał nam swoje słowo. Że dzisiaj ty i ja możesz czytać te słowo. Możesz być przed Nim. Możesz zastanawiać się nad tym, co On powiedział. I możesz doznawać tego, co On pięknego dokonał na tej ziemi. Jak wielki cud dokonał się w Jezusie Chrystusie. Co tu zostało uczynione na tej ziemi? Dla mnie, dla Ciebie, bracie i siostro. Diabeł został pokonany. Całkowicie pokonany. Nie musisz chodzić w niewoli. Ja też nie muszę chodzić w niewoli. Bo Jezus Chrystus przyszedł. Bo On przyszedł na tą ziemię. Jezus Chrystus, nasz Pan. Piąty rozdział. Następne piękne słowa. Od 12 wersetu. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie. Ale dar łaski przyniósł usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpił usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Chwała Bogu, wiecie, tak doznawałem tego i chcę się właśnie z tym z wami podzielić, jak wiele temu naszemu bratu Jezus Chrystus dał. Jak wiele dał mu objawienia, wejrzenia w to. A po co On mu to dał? Po to, żeby mógł to powiedzieć dla wierzących, dla tych, którzy weszli w ślady Jezusa Chrystusa, a oni, żeby sobie pomachali główkami i poszli dalej. Uciemiężeni i walczący sami z wrogiem. Nie, On po to tego nie mówił. On mówił po to, abym ja i ty, abyśmy mogli z tego czerpać. Wiecie, czy my nie jesteśmy świadomi tego, co grzech przyniósł na tą ziemię? To wszystko, co wkoło nas otacza. Choroby. Te, gdzie zwierzęta zabijają siebie nawzajem, żeby zjeść. Żeby zaspokoić swój głód. To wszystko, co się dzieje na tej ziemi. To wszystko jest wynik grzechu. Wiecie, jakbyśmy mogli teraz zastanawiać się nad tym, jak wielka potęga grzechu weszła na tą ziemię przez to jedno odstępstwo, jak wielkie dzieło dokonało się tutaj przez odstępstwo jednego człowieka. Co zapanowało na tej ziemi? Wiecie, to byśmy mogli rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. Tyle tragedii weszło na tą ziemię. A teraz można spojrzeć na to właśnie tak, jak nam nasz brat Paweł tutaj przekazuje.
popatrzeć na to z drugiej strony, że spójrz na to, skoro grzech, który wszedł na tą ziemię, dokonał takiego spustoszenia, to daleko więcej ofiara Jezusa Chrystusa uczyni świętymi tych, którzy zawierzyli Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, jak kiedy człowiek zaczyna sobie to uświadamiać, to po prostu jest porażony. Skoro grzech wprowadził tak wielki swój owoc, a czytamy, że Słowo Boże mówi, a Bóg mówi prawdę, że Jezus Chrystus przyniósł daleko więcej, daleko bardziej obfite. To wiecie, jaka to jest informacja dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. Jak to jest wspaniała informacja. Nie, obym ja i ty, abyśmy wchodzili w to, czerpali z Jezusa Chrystusa, z tego, co On dokonał na krzyżu Golgoty. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi. Wiecie, ilu ludzi, czytając te słowa, siedzi sobie spokojnie, bo myśli łaska, łaska, po to, żeby dalej sobie żyć w grzechu. Ale tu jest ten piękny 18 werset. A zatem, może 17, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, tak wielki ogrom śmierci, tak wielka potęga śmierci, tak wielka siła tego, że człowiek pomimo tego, że chce czynić dobro, to czyni zło. Śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu. W życiu. Będą królować. Oni nie będą podatni tym wszystkim pokusom. Oni będą wolni, nie dzięki swojej sile. Oni nie będą wolni dzięki sile tego ciała. Ale oni będą wolni dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Oni będą wolni przez jednego Jezusa Chrystusa. I oni będą królować. Oni nie będą musieli być poddanymi. Oni będą mogli być wolnymi. Bracie i siostro, to stoi przede mną i przed tobą. Możesz, nie musisz. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to piękno, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu, naprawdę chwała Bogu za to. 6 rozdział. Ten list do Rzymian jest przepełniony tą piękną informacją, że Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, umarł i zmartwychwstał. Po to, abym ja mógł żyć, abyś ty mógł żyć, abyśmy mogli żyć. To jest otwarte przede mną i przed tobą. Chwała Bogu za to. To jest otwarte. I dzięki Bogu za to, że to nie opiera się na mojej sile ani na twojej, bo nas diabeł zmiażdżył od razu. Wielu zmiażdżył już. Wielu już przygwoździł do ziemi. Nie umią wstać. A ci, którzy mają serce dla Jezusa Chrystusa, którzy ufają Mu, którzy czytają Jego Słowo i oczekują, czekają, wierzą w to, co On powiedział, oni nigdy nie będą tymi, którzy będą do ziemi przyciągnięci, ale to będą ci, którzy wzrastają, to będą ci, którzy zwyciężają, gdzie wróg, kiedy napadnie, to oni zawsze przy Panu swoim trwają. Nigdy nie uciekają od Niego. A jeśli by się wydarzyło, to dalej idą do Pana, dalej u Niego szukają odpowiedzi, nie u wroga, bo wróg też później przychodzi. Jak człowiek upadnie, to później wróg też przyjdzie i potępi tak, że ludzie jeszcze bardziej w dół. W 6 rozdziale czytamy od 12 wersetu. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będziecie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. I znowu nasz brat mówi tu wyraźnie o tym. Grzech nie będzie nad wami panować, dlatego że nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Co to znaczy, że kiedy grzech nad kimś panuje? To nie znaczy, że ktoś dalej grzeszy. Dalej grzeszy i myśli, jestem usprawiedliwiony. Ale to oznacza to, że ta łaska daje ci siłę do życia. Daje ci siłę do tego, co tu jest wcześniej napisane, co czytałem, abyś mógł królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Ja i ty, bracie, siostro. Chwała Bogu za to. Dlatego Słowo Boże mówi do mnie i do ciebie, oddawajcie siebie. Oddawajcie siebie. Ty i ja. Oddawajcie siebie. List do Rzymian, 8 rozdział.
I tutaj czytamy od 10 wersetu. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, jeśli ten duch, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Chwała Bogu za to. Jeśli to jest w tobie, jeśli to jest we mnie, wtedy żyć będziesz. Jeśli tego nie ma, idziesz na śmierć. Dlatego niech Bóg da nam właśnie takie zdrowe patrzenie na to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. Masz możliwość dzisiaj wstać. Ja mam możliwość wstać, ty masz możliwość wstać i stać. Nie dzięki swojej sile, nie dzięki mojej sile, ale dzięki sile Jezusa Chrystusa, dzięki Jego Słowu. Dzięki Słowu, które Jezus wyrzekł. Dlaczego On wyrzekł te wszystkie słowa? Dlatego, że Ojciec Go posłał, żeby właśnie je powiedział. Żebym ty i ja, żebyśmy mogli dzisiaj na tych słowach polegać i mieć wiarę w nie. Mogli położyć w nich nadzieję, a nie patrzeć na swoje obumarłe ciało. I ciało tej bliskiej osoby, która jest i była wtedy koło Abrahama. Dziesiąty rozdział. Końca. Od 8 wersetu. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Chwała Bogu za to. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, zbawiony będziesz. Zbawiony będziesz od starego życia, ja i ty, bracie, siostro. To nad tobą nie będzie panować, bo ty już będziesz w Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to, że możemy tego doznawać, że to, czego nie byliśmy w stanie uczynić wcześniej w ciele, to dzisiaj możemy czynić dzięki Jezusowi, nie dzięki swojej sile, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, ja i ty możemy to dokonywać. Niech Pan to uczyni we mnie i w tobie, niech to czyni. Każdego dnia byśmy mogli tego doznawać. Chwała Bogu za te informacje wspaniałe w tym liście do Rzymian. Jeszcze dwa miejsca chciałbym przeczytać. 8 rozdziału jeszcze chciałbym wrócić. I tutaj czytamy 3 werset. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Chwała Bogu za to. Wiecie, czego zakon nie mógł dokonać? A co widzimy? Jaki owoc widzimy w zakonie? W tym, co się działo. Że ludzie próbowali, oddawali te baranki, oczyszczali się i znowu wracali do życia starego. I tutaj czytamy, to jest Boże Słowo, to nie jest moje słowo. Tutaj czytamy wyraźnie, że czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, czego on nie mógł dokonać z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Tego dokonał Bóg, zesłał swojego Syna tutaj, Jezusa Chrystusa, za moje i za twoje grzechy, abym dzisiaj ja i ty, żebyśmy mieli możliwość życia w inny sposób, jako ci, którzy będą królować, a nie ci, którzy będą niewolnikami. Wiemy dokładnie o tym, kto jest niewolnikiem. Ten, który żyje w grzechu, ten, który ulega grzechu, nad którym grzech panuje. A kto jest wolnym? Ten, w którym żyje Jezus Chrystus, który poddaje się Jezusowi Chrystusowi, w którym życiu Jezus Chrystus jest najważniejszy. Który zawsze wzdycha do Pana, który zawsze ma społeczność z Jezusem Chrystusem. Wiecie, albowiem czego zakon nie mógł, chwała Bogu za to, to jest piękna informacja, dlatego tak gdzieś to do mnie docierało, tak gdzieś Pan właśnie pocieszał przez to, że właśnie czego nie było w stanie to wszystko inne, te wszystkie inne starania dokonać. Tego Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie, bracie i siostro, chwała Bogu za to. On tego dokonał w Jezusie Chrystusie. Jeszcze ostatnie miejsce chciałbym przeczytać.
z listu do Hebrajczyków. Chciałbym tu pierwszy werset z 10 rozdziału. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Czytamy tutaj o tym, że zakon... Przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, nie może przywieźć do doskonałości. Stare przymierze nie może przywieźć do doskonałości w żaden sposób. Ale skoro zakon nie jest w stanie przywieźć do doskonałości, to co Bóg uczynił w swoim Synu Jezusie Chrystusie, bracie i siostro? Czego Bóg dokonał? Nasz Bóg Ojciec, któremu tak mocno zależało na nas, żeby nas nie zostawić w naszych grzechach, żebyśmy nie musieli być niewolnikami, żebyśmy nie musieli żyć w grzechu, żebyśmy nie musieli, kiedy diabeł przychodzi z pokusą, wchodzić w nią. Co Bóg uczynił? Wysłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, który właśnie powiedział te wszystkie słowa, abyś ty i ja byśmy mogli w nich pokładać nadzieję i dzięki temu być przywodzony do doskonałości. Być tym, który może być doskonały w Jezusie Chrystusie. Wiecie, kiedy patrzę na swoje ciało, kiedy byś ty popatrzył na swoje ciało, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, po prostu to jest niemożliwe. Ale kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, na tego, który przyszedł na tą ziemię, aby mnie i ciebie wyzwolić, tego ciała, to jest możliwe, bracie i siostro, to jest możliwe, dlatego wiecie, gdzieś niech Pan pomoże mi i Tobie położyć nadzieję w Bożym Słowie, położyć nadzieję w tym, co On powiedział, nie w tym, co widzisz w swoim ciele, czy ja widzę. Nieraz wróg przychodzi i próbuje w jakiś sposób pokazać, już patrz, tyle razy próbowałeś w tej sprawie wygrać i dalej nie umiesz wygrać. Będziesz w stanie wygrać, jeżeli zaufasz Jezusowi. Jeśli zaufasz Jezusowi, to wygrasz. Jeśli dalej będziesz pokładał swoją nadzieję w swoim ciele, to nie będziesz przegrywał. I chwała Bogu za te przegrane, że Bóg się nie przyzna do tego, kiedy kładziesz swoją nadzieję w swoim ciele, czy ja. Ale przyzna się, kiedy położysz nadzieję w Jego Synu Jezusie Chrystusie, bo po to On przyszedł. Po to On przyszedł, po to Bóg Go wysłał na tą ziemię, abyśmy mogli żyć. Żyć, abyśmy mogli królować. Wiecie, te wspaniałe słowa. Jeszcze raz, chwała Bogu za to, że Bóg dał nam te słowo. Że dzisiaj ja i ty możemy jeszcze je czytać, że możemy je rozumieć. Wiecie, jak wielu ludzi mogłoby zaglądać w te słowo. Jeszcze naprawdę wielu ludzi mogłoby zaglądać w te słowo. I co? Zaglądają. A później okazuje się, że nie rozumieją. A ty możesz dzisiaj zaglądać, ja i ty. Możemy zaglądać. I możesz doznawać Jego pracy. Tego, jak On chce ciebie i mnie właśnie pociągnąć ku sobie. Żebyśmy mogli żyć. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa, bracia i siostry. Niech Pan pomoże. Pomoże mi i tobie, bracie i siostro. Pomoże nam żyć dla Niego. Chwała Bogu. Amen. Amen.